Cześć wszystkim. Zostałem nominowany przez Kacpra Wróblewskiego do zabawy Orlem w grze, gdzie mnie nominował i zadał mi pytanie, z jaką najszybszą prędkością wjechałem wiraż włók żużlowy. Te prędkości, które osiągamy na żużlu, są w granicach od 100 do 120, 30, zależy jaki jest długi tor, a jakichś takich cały czas pomiarów nie robimy, więc takiej świadomości jakby głębszej na ten temat nie mam, bo w naszym sporcie nie to jest najważniejsze. Też padło do mnie pytanie, kto jest moim sportowym idolem. Moim sportowym idolem był, jest i będzie Tomasz Golob. Od dzieciństwa na tej osobie się wzorowałem, bo zawsze uwielbiałem oglądać jego wyścigi. Też miałem pytanie odnośnie przygotowań. Czy jest jakieś ćwiczenie, którego nie lubię robić? A robię, bo jest mi potrzebne. Takich ćwiczeń, jakby, których nie lubię robić, nie ma zbytnio, ponieważ wiem, że wszystkie te ćwiczenia, które robię, to robię po to, żeby stać się lepszym zawodnikiem i robię je bardzo, że tak powiem, z dużą determinacją i z dużym zawzięciem, bo bardzo chciałbym pokazywać zawsze na to, że z siebie 100%. Też miałem pytanie odnośnie, co bym nie robił, co robiłbym, gdybym nie robił tego, co robię. Nie wiem, bo zawsze kręcił mnie żużel, zawsze kręcił mnie motosport, zawsze uwielbiałem motocykle i cieszę się z tego bardzo, że mogę ścigać się na wysokim poziomie na żużlu. A ja mam pytanie i zarazem nominuję Wojtka Bogdała. Wojtek, skąd się wzięła do Ciebie pasja po fruwaniu po naszym pięknym niebie, bo troszkę mnie to ciekawi, bo też jest to również szalony sport. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia.